Jesteśmy po meczu Pucharu Polski, z nami Arek Lekki, były zawodnik BSF, teraz zawodnik Wisły Opatowiec. Arek, no moje gratulacje, gratuluję zwycięstwa. No dziękuję bardzo. Sama przyjemność tutaj była wrócić na to spotkanie właśnie na hali Busku. Jak zawsze publiczność dopisuje, widać, że tutaj miasto żyje futsalem i fajnie, że są takie miejsca jeszcze w Polsce i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w pierwszej lidze, bo brakuje właśnie takich atmosfer, takiej hali, żeby faktycznie było dużo ludzi, żeby był doping, no i wtedy wiadomo, przynajmniej przyjemniej się gra i całkiem inne spotkanie jest. Tutaj przyjechaliście dzisiaj pełną ekipą, no widać, że nastawienie było, żeby przyjechać po to, żeby wygrać. No tak, wiadomo, w Pucharze to zawsze fajne spotkania są później, można trafić na jakąś drużynę z Ekstraklasy, zmierzyć się z jakąś, no być może właśnie z tymi najlepszymi w kraju, więc tak, przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać i chcemy grać dalej w Pucharze, no chcemy zajść jak najdalej. W takim razie ja dziękuję Ci bardzo, no my tutaj mam nadzieję, że chłopaki awansują do pierwszej ligi, będziemy się mogli z powrotem spotkać, no a Tobie dziękuję bardzo za rozmowę mam i życzę powodzenia. Trzymam również kciuki, powodzenia. Dzięki. Z nami trener drużyny z Opatowca. Panie trenerze, moje gratulacje. Tutaj przyjechaliście pełnym składem, no i popłaciło się to. Dokładnie. Chcieliśmy zagrać jeszcze w tym roku, bo mamy trudności, jak jest liga, zawodników nam brakuje, a teraz wiedzieliśmy o tym, że będziemy w optymalnym składzie i dlatego chcieliśmy zagrać jeszcze w tym roku ten puchar. Jakie plany na kolejny mecz? No teraz będziemy mieli trochę przerwy, bo teraz Sylwester, Nowy Rok, a później zaczynamy zaraz po Nowym Roku. Mamy przewidziane około 4-5 treningów, no i będziemy 20 przystępować do meczu w Polkowicach. W takim razie ja tutaj życzę powodzenia w meczu w Polkowicach, dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję dzisiejszego sukcesu. Dziękuję pięknie. Dzięki. Z nami trener Adrian Pater. Panie trenerze, witamy z powrotem w Busku. No dzisiaj niestety nie udało się wygrać, ale było to bardzo fajne widowisko. Myślę, że tak, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre zawody. W pierwszej połowie kompletnie, wydaje mi się, zdominowaliśmy drużynę z Opatowca. W drugiej już trochę wkradły się nerwy, ale bardzo dużą ilość sytuacji dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Więc pozostaje popracować nad skutecznością i myślę, że następne mecze będą ze znacznie lepszym wynikiem dla nas. Jakie ma Pan plany na przyszłość? No, plany na przyszłość są takie, żeby awansować do pierwszej ligi i po prostu zostać tu jak najdłużej i zbudować coś, co będzie gdzieś tam stabilne i trwałe. W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, my życzymy powodzenia w lidze, no i widzimy się na następnym meczu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Z nami Kasper Rogodziński. Kasper, no bardzo fajne widowisko, jednak niestety nie udało się tutaj wygrać tego meczu. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, na pewno fajne widowisko, fajny mecz dla nas, dla kibiców. Szkoda, że nie udało się wygrać tego spotkania. Mieliśmy dużo sytuacji. Myślę, że dobrze wyglądaliśmy w tym meczu i kwestia wykorzystania sytuacji mogłoby się zakończyć dużo lepiej dla nas. Do BSF-u wrócił trener Adrian Pater. Jakie są Twoje odczucia na ten temat? Tak, na pewno fajnie, teraz jest trener, treningi będą, jeszcze nie mieliśmy pierwszego treningu, dopiero był pierwszy raz z nami na meczu, ale na pewno już widać jakieś tam oko trenera, czego będzie od nas oczekiwał, także liczymy na efekty jak najszybciej w najbliższym meczu i myślę, że będzie tylko dobrze. W takim razie powodzenia na treningach, powodzenia w lidze, no i życzymy awansu do pierwszej ligi. Dziękuję pięknie.